ćwiczenia na tapping. Cześć, to ja, Wojtek Pietraszek, kanał Rockday. Zabieramy się za konkretne ćwiczenia na tapping. Jak ten tapping robić, to już było już we wcześniejszych lekcjach, już tam nawet parę było takich filmików z tym tappingiem. Tutaj będziemy się zabierać za konkretne motywy, które chciałbym, żebyście sami spróbowali rozkminiać. Tak więc do dzieła, kochani, do dzieła, kurde, kruca, trzeba napierniczać, nie? Dobra, dobra. Czyli zacznijmy od takiego prostego ćwiczenia i fajnie też brzmiącego. Progi 5, 8 i 12. I to jest teraz ćwiczenie numer 1, gdzie mamy pierwszy dźwięk jest na piątym progu, czyli będzie 5, 8, 12. Fajnie to brzmi, fajnie to się robi. Tutaj jest według mnie taka osobista uwaga. Ważne jest, żeby nabrać takiej płynności, żeby to czuć, że te dźwięki po prostu tak płyną, że to nie jest takie sztywne uderzenie, prawda? Na przykład w stylu... Takie trzęsienie, tylko po prostu, żeby to było właśnie takie płyny. Oczywiście możemy zwiększać tempo, zmniejszać tempo i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Spróbujemy zrobić tak. Z metronomem spróbujemy sobie zrobić. Czyli pierwszy motyw byłby taki, że włączamy sobie jakiś metronom. Nie wiem, czy będzie go słychać na kamerze porządnie, ale tak czy siak spróbujemy. Mam tutaj ta metronom, dobra. Spróbujemy od tempa 70. Tempo 70. Słyszycie? Wszyscy słyszą, prawda? Tempo 70 bardzo ładnie. I teraz spróbujmy tak, że na jedno uderzenie metronomu gramy ty 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 ty. To jest troszeczkę może utrudnione przez to, że ten, jeśli powiedzmy, no już gra się w szybszym tempie, to po prostu to tempo już troszeczkę tak nam zwalnia, prawda? Ale no, niemniej jednak trzeba to postarać się równo grać. Teraz ćwiczenie drugie, to można byłoby spróbować z tym tempem 70, zagrać te motywy przechodząc płynnie od struny najcieńszej do najgrubszej. Czyli spróbujcie sobie obczaić to. Mam znowu to tempo i zaczynam od najcieńszej 5, 8, 12. Ważne jest tutaj w tym przejściu z przechodzenia z jednej strony na drugą to, żeby po prostu precyzyjnie uderzyć w ten pierwszy dźwięk, bo jeśli w niego niewyraźnie, że tak można w cudzysłowie powiedzieć, trafimy, to po prostu to już wychodzi nam taki, no, taki zgrzyt, że coś tu jest, ten pierwszy dźwięk, prawda, który jest najważniejszy w tym, to jest nagle coś takiego, nie? Teraz spróbujmy sobie to, powiedzmy, też troszeczkę utrudnić jako ćwiczenie na rozciąganie palców. Czyli tu mamy tak tapping plus rozciąganie palców, czyli mechaniczno-techniczne, no już takie teoretycznie bardziej, prawda, bo tu jest połączenie, jeszcze to już jest konkretny akord.
Więc po prostu na przykład zrobimy tak. Pierwszym palcem lewej ręki to jest ten dźwięk pierwszy, a na ósmym progu zagrajmy drugim palcem, czyli po prostu takie dosyć duże rozszerzenie palców. Spróbujmy jeszcze raz w tym tempie zagrać w poprzek strun. Znowu, tu jest troszeczkę nam ciężej, ponieważ mamy te palce nam się troszeczkę tutaj, no, troszkę się ciasno zaczyna robić, więc tutaj już trafienie z pierwszym palcem jest troszeczkę utrudnione, no ale no, do odważnych świat należy, jak to ja zawsze powtarzam, no i po prostu graj tak, jak to na koszulce mamy, prawda, do odważnych świat należy i po prostu grajmy. Oczywiście teraz można, kolejna wersja to byłaby taka po prostu, że gramy, no już graliśmy pierwszym, trzecim w zasadzie, w którym byłoby najłatwiej, tak mi się wydaje. Teraz byłoby pierwszy, czwarty, czyli według tej zasady, prawda, każdy palec ma swój próg, więc właściwie to byłaby, można powiedzieć, taka docelowa i podstawowa zasada, że tak powinniśmy grać. Piąty próg, ósmy próg, palec pierwszy, czwarty. Dobra, spróbujmy też w tym tempie. To wychodzi. Fajny właśnie ten motyw jest, że te dźwięki właśnie, żeby takie fajne, takie punktowe. Każdy był punktowy. Prawda? W ten sposób. I to wychodzi tak wtedy właśnie legato, czyli te dźwięki są takie właśnie tak dosyć płynne, ale w miarę tak punktowo. Znaczy, no, myślę, że wiecie o co mi chodzi, bo te dźwięki są takie wyraziste. Teraz możemy oczywiście to zmodyfikować, czyli jeśli graliśmy, prawda, 5, 8, 12, możemy zagrać 4, 7, 11, prawda? Czyli na przykład spróbujmy teraz 4, 7, 11. Zobaczmy, jak to będzie brzmiało. O, w miarę to też fajnie brzmi. Czyli znowu teraz robiłem pierwszym, czwartym palcem, prawda? Czyli według tej zasady. Oczywiście możemy zrobić według tej samej ćwiczenie z powrotem, czyli pierwszy, trzeci, pierwszy, drugi, żeby sobie te paluszki rozciągnąć. Najgorzej pewnie byłoby pierwszy i czwarty. Pierwszym palcem, drugim palcem na progu pierwszym i czwartym. Byłoby dosyć ciężko, no ale co, do odważnych świat należy, no znowu, jak to dziadek mawiał, do odważnych świat należy, po prostu graj. Rock Day, po prostu graj. No, dziadek tak mówił, na pewno tak mówił, chociaż jeszcze nie było nawet kanału Rock Day, ale dziadek na pewno tak mówił, w zaświatach tak mówi na pewno. Dobra, czyli tak to by wyglądało, więc spróbujmy teraz sobie połączyć, no bo tak jeden motyw taki był fajny, będzie jeszcze raz. I teraz spróbujmy zrobić tak, że zaczniemy od pierwszego progu i będziemy stopniowo przesuwać się do, powiedzmy, no nie wiem, powiedzmy 12, czyli 9-12, prawda? 9-12, ale według tego schematu musimy zachować odstęp, żeby fajnie to brzmiało, musimy zachować odstęp, czyli jak było 5-8-12, to pamiętajmy sobie o tym, że było 9-10-11-12, czyli 5-8-12, ile to było pustych progów? 3. Czyli jeśli na przykład mamy 9-12, to musimy mieć 3 puste progi, czyli 13, 14, 15 jakby puste. Posłuchajcie, jak to brzmi. W ten sposób, czyli musimy zachować teraz te odstępy, czyli umysł trzeba tak trochę rozdzielić, czyli częściowo na jedną stronę, częściowo na drugą, tak żeby palec ten prawej ręki też się przesuwał. Więc spróbujmy to w wolnym tempie.
zagrałem zejście, prawda, z 16 do 15 progu, prawda, bo powinno być 3, przepraszam, 17 do 16. I to jest wstęp do następnego ćwiczenia, ćwiczenia kolejnego, gdzie po prostu zmieniamy palec, próg w palcem wskazującym. Tutaj jeszcze ewentualna tylko uwaga odnośnie trzymania samej tej kostki. No ja na przykład tak robię, że jak gram coś trochę więcej tappingu, to po prostu łapię tak, że do pierwszego, do tego, przepraszam, środkowego palca wsadzam kostkę i tak przytrzymuję. To mam czasem taką odruch, że na przykład chodzę z kostką po domu i się orientuję nagle, o kurde, zapomniałem kostki odłożyć, prawda? Więc to taki, można powiedzieć, taki odruch, że no mogę wszystko robić, prawda, prawie że i sobie trzymam tę kostkę. Drugi motyw to byłby taki, że po prostu sobie zmieniamy, czy na przykład sobie robimy tak, że uderzamy tapping fakerem, tym palcem, lub w ten sposób, tak żeby mieć sprawność w uderzaniu jednym i drugim, prawda? Czyli na przykład jeśli trzymam kostkę normalnie, to wtedy na przykład... W ten sposób to wyglądało. Dobra, teraz spróbujmy, posłuchajcie jak to by brzmiało, czyli 5-8, tu standardowo. Tutaj palcem 12-11, czyli uwaga. Też to fajnie brzmi, zaczyna się już tworzyć jakaś melodia, prawda? Czyli z tego akordu to zaczęliśmy grać, ACE, czyli z akordu Amol. O akordach w tappingu, w gramie tappingiem to będziemy osobno mówić. W każdym razie tutaj robimy tak, że po prostu 12-11 gramy tapping. Oczywiście to można na przykład zrobić też 12-15. Teraz 11. W każdym razie widzicie, to było mniej więcej na tyle, jeśli chodzi o te ćwiczenia tego rodzaju w tym momencie. Więc spróbujcie sobie to robić też na wszystkich strunach. Spróbujcie w ten sposób. Spróbujcie też na wszelkich progach. To, żeby to była taka podstawa, że po prostu te wszystkie rzeczy, które robimy, żeby być takim uniwersalnym, żeby zmieniać to i być świadomym, gdzie mamy te dźwięki, prawda? Bo tak najłatwiej się nauczyć tego 5-8-12. Jak umiem sobie super szpanować, a jeśli przychodzi na przykład improwizowanie z kimś, no to teraz, żeby nie tylko, no zagraj te dźwięki, co ja mam, bo innego tappingu nie umiem zagrać, nie? Więc generalnie tak, żeby po prostu sobie dostosowywać ten tapping do riffów, który ziomeczki sobie tam gdzieś grają. W każdym razie ważny byłby tu dźwięk w tym momencie, no każdy z tych dźwięków, ale jakby podstawą wychodzi, że to jest dźwięk ten na piątym progu, prawda? Jeśli mamy 5, 8, 12.